Uwaga! Nadlatuje Sputnik! Piąta edycja Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską będzie miała swoje otwarcie 17 listopada i potrwa przez 10 kolejnych dni. Kolebką kultury rosyjskiej stanie się jak co roku Warszawa, a także 35 innych polskich miast. Czego możemy spodziewać się w tym roku? Smakowitego kina tak naprawdę i zależy nam, żeby ta piąta edycja była takim zwieńczeniem tych czterech pozostałych edycji, które miały miejsce w Warszawie i pozostałych innych miastach Polski. Jedną z najważniejszych naszych sekcji, i zawsze to podkreślam podczas wywiadów i spotkań z widzami, jest sekcja kina konkursowego. W tej sekcji znajdują się filmy, które były nakręcone w roku 2010-2011. To są najważniejsze filmy rosyjskie, które były prezentowane na międzynarodowych festiwalach, takie jak Berlin, Wenecja, Toronto, The Best of Sputnik, czyli te filmy, które wygrały ostatnie 4 lata, wygrywały i dostawały najlepsze miejsca, nie tylko przez jury były wybrane, ale także przez publiczność. I to będą takie arcydzieła, jak m.in. Półtora Pokoju Andrzeja Chrzanowskiego, który również do nas przyjeżdża na festiwal. Film Nirwana i ja Igora Wołoszyna, który zresztą zaprezentuje swój najnowszy film Beduin w konkursie. Będzie także film Śnieżkina Pochowajcie mnie pod podłogą, czy Bikiniarze, rewelacyjna rosyjska komedia, którą warto obejrzeć. A kto przyleci do Polski wraz z Sputnikiem? I mamy taką wisienkę na torcie, bo przyjeżdża do nas pierwszy człowiek w świecie, który po raz pierwszy w latach 60. wyszedł z kapsuły kosmicznej w przestrzeń kosmiczną. Jest to pan Leonow i można się z nim spotkać w Centrum Nauki Kopernik w planetarium. 20 listopada o godzinie 18 będą pokazy filmowe, ale także możliwość spotkania się z 3 kosmonautami, panem Baturinem, Herbaszewskim, panem Leonowem. A co nowego? To będzie sekcja Znani Nieznani, czyli zaprezentujemy takie filmy i takich reżyserów, których w Polsce niewiele kto zna, chyba tylko te osoby, które są krytykami filmowymi, znawcami i koneserami kina rosyjskiego. Powstanie pierwszy mural w Polsce i pierwszy zresztą w Warszawie, poświęcony festiwalowi. A kto w tym roku zagra dla widzów Sputnika? Samochin Bend, rewelacyjna grupa rockowa, polsko-rosyjska, w 1500 metrów do wynajęcia. Jestem przekonana, że porwie publiczność jak Skazka Orkiestra, która była w ubiegłym roku. Także będą koncerty do filmów niemych. Będzie to sekcja Rewolucja w kinie rosyjskim i zaprezentujemy tam takie firmy jak Ziemię, Strajk oraz Aelite. Do wszystkich filmów będą koncerty z muzyką na żywo. Czego możemy się spodziewać po sekcji erotyki? Myślę, że sekcja będzie oblegana przez bardzo wielu. Obejrzałam ponad 60 filmów, a wybrałam około 80 tytułów tak naprawdę, bo chciałabym, żeby widzowie nie byli zawiedzeni. Czym jest Mały Sputnik? Będą warsztaty dla dzieci filmu animowanego. I dzieci będą malowały na kwadracikach, jakby klatka po klatce, różne historyki. Z tego zostanie nakręcony film animowany i będzie pierwszy film animowany stworzony przez widzów Małego Sputnika. To w tym roku zasiądzie w jury pan Krzysztof Zanussi, który został przewodniczącym jury, a także Marcin Wrona, reżyser filmu Chrzest.